Tak, panie. Różne hece tu bywały. Teraz już nie. Wszystko się zmieniło, panie. Czasu ludzie nie mają. Handlują. Pracują. To jednak głupoty. Czasu nie ma. Ważniejsze rzeczy na głowie mają. No. To gotowe. Nie wybiera się pan czasem do Warszawy? Za stary jestem, panie. Nie dla mnie taka podróż. Zobaczy pan ludzi. Ludzie są wszędzie, panie. Wracałem w złym humorze. W terenie ludzie kłamią, boją się. Teraz będzie przyjemnie wracać. Wracać się zawsze przyjemnie. Nie o to chodzi. Ale przyjemnie jest zobaczyć, jak w małym, zasranym mieście, gdzie ciągle pada deszcz, gdzie bez przerwy jest błoto, gdzie jak jedno dziwkę boli ząb, to już nie ma życia nocnego, zupełnie zmienił się człowiek. To jest przyjemnie zobaczyć. Tak, panie. Czasy są wielkie, tu i ludzie się zmieniają. Ja, panie, zupełnie się zmieniłem. Nie, dziękuję. I co, ostrzygł się pan? Tak. To teraz pan stąpi do jednego. A teraz młody. To co? Najlepszego. Najlepszego. Ten fryzjer to porządne chłopisko. Wszyscy się tu u niego strzygą. Nawet wiem jak. Jak? Kancik. Skąd wiesz? Prasa wie wszystko. Ten fryzjer to dobry stary człowiek. On ma jasny łeb i dużo rzeczy potrafi zobaczyć. Wszystko się zmieniło. Tak czy nie? No tak! No, nalej pan jeszcze. Napijemy się za zmianę. Ja, panie, sam jestem z takiego małego miasteczka. Jak się człowiek urodził w takim małym miasteczku, to potem przez pół roku myśli, że na świecie nic się nie zmienia. Mam w dupie małe miasteczka. Cieszę się, że wszystko się zmieniło. Ludzie się zmienili. Baby się zmieniły. No, najlepszego. Ho, ho, widzę, że i pan się obciął w kancik. Ja? Cholera! Czy ten stary dureń oszukał mnie? Czy nie? Zaraz, co pan? O co chodzi? No nie rozumiem.